jakiś układ za plecami Polaków znowu został stworzony między Żydoprawicą i Żydami z Platformy Rzekomo Obywatelskiej. I jeszcze taką sprawę chciałam Państwu przedstawić. Ciągłość z drugą RP. Polska jest jedynym krajem w byłych demoludach, która posiada ciągłość przedwojenną. I przykre jest, że nawet konstytucjonalista, jeden z najlepszych w Polsce, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, cytuję z tej konstytucji, która nadal obowiązuje, przypominam, kwietniowa konstytucja z 1935 roku, skupia się na jednym z artykułów, to absurdalny zarzut komunistów o faszyzmie tej konstytucji. A niestety Stanisław Michalkiewicz nie zna na pamięć innych krótkich artykułów. I ja na razie zacytuję Państwu artykuł 24 Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, która nadal obowiązuje. Brzmi tak, artykuł 24. 1. W razie wojny okres urzędowania prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. I tu moja dygresja. Warto pamiętać, że jesteśmy, Polska jest nadal w stanie wojny z Niemcami po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, przegrania przez Niemców z kretesem II wojny światowej. Nie ma traktatu pokojowego, a więc nadal obowiązuje ten artykuł 24, punkt pierwszy. W razie wojny okres urzędowania prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem ogłoszonym w gazecie rządowej wyznacza wówczas swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju. I drugi punkt. W razie objęcia przez następcę urzędu prezydenta Rzeczypospolitej okres jego urzędowania trwa do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. I taką sytuację mamy dziś w 2015 roku. Nie ma traktatu pokojowego, a więc urzędujący prezydent Rzeczypospolitej jest na uchodźstwie, bo jest na tym uchodźstwie od ucieczki, do której zmuszony został polski prezydent Raczkiewicz po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, i sukcesja urzędu prezydenta Polski ma ciągłość do dziś. I apeluję do Stanisława Michalkiewicza, żeby wypowiedział się i zajął stanowisko co do artykułu 24 Konstytucji Kwietniowej.